Jesteśmy tutaj, by otworzyć się na Ducha Świętego, by doświadczyć Ducha Świętego, by żyć Nim na co dzień. Jesteśmy ochrzczeni w imię Boga w Trójcy Święty Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I wiemy, że Bóg nas stworzył z miłości do miłości, a Duch Święty jest miłością. Zostaliśmy zatem naznaczeni miłością, stworzeni z miłości, naznaczeni miłością i powołani do miłości, do tego, aby wszędzie zostawiać miłość. To jest nasze największe powołanie, największe zadanie. A miłość to też moc, przeogromna moc, dzięki której możemy pokonać wszystko, to, co jest złe. Wobec miłości zło jest bezsilne. Nie ma takiego zła, które mogłoby się jej oprzeć. Zło ucieka od miłości. Zło jest pokonane przez miłość, która jest pokorna, jest cicha i zawsze jest otwarta. Znakiem tej miłości jest Jezusowe serce, które zawsze jest otwarte dla każdego bez wyjątku. Patrząc na Jezusa, widzimy, że Jego serce nigdy się nie zamyka. W momencie, kiedy zostało otwarte, od tego momentu, kiedy zostało otwarte, już nigdy się nie zamknęło. Jest zawsze otwarte dla każdego. I dlatego Jezus mówi z całą odpowiedzialnością: przyjdźcie do mnie wszyscy, bez wyjątku. Ja was pokrzepię, ja obdarzę was miłością. Jezus jest tym, który udziela chrztu Duchem Świętym. Czytając Ewangelię, szczególnie Łukasza, przeczytamy tam o misji, jaką pełnił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel zapowiadał, że kiedy przyjdzie Mesjasz, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Słowa Jana były przerażające, one rzeczywiście wstrząsały słuchającymi. One pobudzały do nawrócenia. Ogień związany był z sądem, z karą, więc ludzie byli przerażeni. Ale kiedy Jezus mówi o Duchu Świętym, nie wspomina o ogniu. On mówi, że ja was będę chrzcił Duchem Świętym. Zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, nie ogniem. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi do Nazaretu, gdzie się wychował. I tam zostaje poproszony, aby odczytać fragment z Pisma Świętego. Na każdy szabat był przeznaczony odpowiedni fragment. I najciekawsze jest to, że Jezus nie czyta tego fragmentu, który na ten dzień przypadał, ale szuka innego. Podano mu księgę Izajasza. Był to zwój, więc Jezus musiał ileś tam tych metrów rozwinąć, aby znaleźć ten fragment, który chciał przeczytać. I kiedy natrafił na fragment z księgi proroka Izajasza, czyta go. A ten fragment brzmi tak: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. I pisze Łukasz, zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich były w synagodze w nim utkwione. Jezus nie dokończył tego fragmentu.
u proroka Jezajasza jest jeszcze jedno zdanie. I czas pomsty Boga naszego, abym obwoływał rok łaski od Pana i czas pomsty naszego Boga. Jezus w ogóle nie czyta tego zdania. Kończy na zdaniu, abym obwoływał rok łaski od Pana. Dla Żydów, którzy znali Pismo Święte, był to szok. Oni nie mogli zrozumieć, dlaczego Jezus to czyni, dlaczego skraca fragment z Pisma Świętego, który był uważany za święty. Prorok Izajasz to największy z proroków. Jak Jezus śmie to czynić? Mało tego, Jezus wybrał ten fragment. Już to było dla zebranych w synagodze niezrozumiałe. Jezus robi to, czego nie powinien zrobić. Ci, którzy byli w synagodze, to Galilejczycy, ludzie impulsywni, bardzo wrogo nastawieni do najeźdźcy, do Rzymian. Oni byli gotowi chwycić za miecz w obronie swoich praw, wiary. I teraz Jezus nagle mówi coś innego. Mówi: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym, można powiedzieć, głosił miłość, abym dawał miłość, nie pomstę. Nie takiego Mesjasza oczekiwali Żydzi. Nie tego się spodziewali po Mesjaszu. Więc tym bardziej nie mogli się pogodzić. Oni nie chcieli kogoś, kto jest łagodny, ale kogoś, kto jest groźny, kto straszy ogniem, kto karze, kto przepędzi tych, którzy ich zniewolili, czyli Rzymian. Dlatego byli bardzo oburzeni. Dlatego nie chcieli zaakceptować Jezusa i chcieli go, jak czytamy Łukasza, strącić z góry, pozbyć się go. Bo mówił coś, co nie mieściło im się w głowie. Jezus chce nam powiedzieć, że Duch Święty jest duchem miłości, że Duch Święty wylewa się jako miłość, objawia się jako miłość, która rozlewa się na wszystkie dziedziny ludzkiego życia przez uwolnienie, przez uzdrowienie, przez radość, przez pokój. Ci, którzy chcą żyć Duchem Świętym, muszą zgodzić się na miłość. Ci, którzy chcą żyć Duchem Świętym, muszą zgodzić się, aby ta miłość popłynęła przez nich do każdego człowieka bez wyjątku, bo Bóg nie stawia żadnych warunków. Tobie dam miłość, dla ciebie mam nienawiść, czy mam karę. Nie. Dla wszystkich mam miłość. Dla wszystkich mam dobre serce. Bierz, ile chcesz. Nieważne, że mnie to boli. Ważne, żebyś ty zaspokoił swoje pragnienie. I te nasze rekolekcje o Duchu Świętym są też rekolekcjami o miłości. Są próbą zgodzenia się na miłość. Będziemy próbowali zgodzić się na miłość we wszystkich sytuacjach, w jakich się znajdujemy. A zgoda na miłość to nic innego, jak zgoda na objawienie się Ducha Świętego w moim małżeństwie takim, jakim ono jest, w moich dzieciach, w mojej rodzinie, w mojej pracy, w takim życiu, jakim ono jest.
Zgoda na Ducha Świętego to nie oczekiwanie, że Bóg pogromi zło z naszego życia, że zmieni się nasza sytuacja, że nasi bliscy się nawrócą, że będzie nam się lepiej żyło. Tylko to zgoda na to, by miłość przepływała przeze mnie do każdej osoby, dobrej i złej, bliskiej i obcej, do każdej osoby. To zgoda na to, aby moje ślady, które zostawiam na tej ziemi, były śladami miłości. Aby ktoś wiedział, tędy przeszła miłość. Nieważne, czy to taka, czy inna osoba. Szła tędy miłość, czyli Duch Święty, bo miłość przyciąga, bo miłość daje nadzieję, bo miłość sprawia, że chce się żyć. Dlatego ludzie lgnęli do Jezusa, bo objawiał miłość, bo każdemu dawał szansę na doświadczenie miłości, bo przygarniał każdego, kto tej miłości był spragniony i nie mówił: słuchaj, jesteś celnikiem, jesteś kobietą lekkich obyczajów, nie podchodź do mnie, nie mogę się z tobą spotykać, bo co inni powiedzą, szargasz mi opinię. Tylko przyjmował, nie patrząc na to, co inni powiedzą, a mówili: przyjaciel celników i grzeszników, żarłok, pijak. Tak mówiono o nim. Ale celnicy i grzesznicy garnęli się, bo nagle znalazł się ktoś, kto mówi: Bóg ciebie kocha, Bogu na tobie zależy, Bóg chce się tobą posłużyć. To miłość zaczęła zmieniać tych ludzi. I dlatego potrzebujemy tych rekolekcji, aby sobie uświadomić, że jeśli nie otworzymy serca na miłość, nic nie osiągniemy. I nasze życie będzie naznaczone bólem i cierpieniem, bo miłość znieczula i sprawia, że to, co kiedyś bolało, już nie boli. To, co było trudne, już nie jest trudne, już jest łatwe. Bo jeśli się kogoś kocha, to nawet człowiek nie czuje zmęczenia. Chłopak, jak kocha dziewczynę, to po pracy potrafię z nią całą noc przesiedzieć, wiedząc, że rano trzeba iść do pracy, ale miłość dodaje mu siły i on jakoś funkcjonuje i oczy ma na zapałkach, ale trzeba się spotkać, bo się kocha. Co prawda już po ślubie już jest inaczej, nie? Już nie ma czasu, już zmęczony, idzie spać, nie? Żona chce rozmawiać, a tutaj mąż śpi, nie? U mnie... Jak przyjeżdżam do domu, to bratowa zawsze mówi, jak chcę z bratem porozmawiać, to przychodzi do niego, on już śpi. No i co zrobić? No, zmęczony i śpi, ale jak był młody i za nią ganiał, no to nie spał. Spędzał z nią czas. Można było porozmawiać, a teraz to już praca i łóżko. Ale jak się kocha, człowiek nie czuje zmęczenia, wszystko zaczyna się zmieniać. Dlatego tak ważny jest Duch Święty, bo On nam wskazuje kierunek. Jego nie widać, ale my wiemy, gdzie iść. Jest taka legenda o człowieku, który był nazwany człowiekiem z gołębiem. Mieszkał na pustyni i był świetnym przewodnikiem. Ludzie, którzy przemierzali pustynię, wszystkie karawany, brali go za przewodnika, bo nigdy nie pomylił drogi. I kiedyś zadano mu pytanie: jak ty to robisz? Nie masz kompasu. Skąd wiesz, że ta droga jest bezpieczna, że tędy można trafić do domu, że ona jest najkrótsza? I on wtedy pokazał gołębia. Ten gołąb był zawsze w klatce. Kiedy ten przewodnik nie był pewny swej drogi, wypuszczał gołębia. Do jego nóżki była przymocowana cieniutka nitka. I kiedy ona się naprężała, przewodnik wiedział, w którym kierunku iść. Nikt tej nitki nie widział, nie widział gołębia. Ale on czuł, bo był związany z gołębiem. A gołąb zawsze wraca do domu. I bezbłędnie zawsze potrafił przemierzać każdy odcinek niebezpiecznej drogi. Dlatego był tak pożądany, tak oczekiwany. Wszyscy chcieli mieć go za przewodnika. To była jego tajemnica. Był połączony z gołębiem. To daje dużo do myślenia. Gołąb, wiemy, jest symbolem Ducha Świętego. Co by się stało, gdybyśmy my tak byli złączeni z Duchem Świętym?
Na tych drogach życia nigdy byśmy chyba nie pobłądzili. Wiedzielibyśmy, jak iść. Stalibyśmy się dla innych przewodnikami. To oni by nas prosili, przeprowadź mnie przez życie, pokaż mi drogę. My nie musimy znać drogę, Duch Święty zna drogę. Wystarczy się w Niego zapatrzeć i pozwolić Mu frunąć tu czy tam, a my za nimi, a inni za nami. I tak bezpiecznie możemy dotrzeć do przystani, do celu naszej podróży. I wtedy wiadomo, no, my nie możemy decydować, czy iść w lewo, czy w prawo. Musimy słuchać Ducha Świętego, musimy poddać się Duchowi Świętemu, bo On wtedy wie lepiej. I to jest niezwykłe. Wiemy, że słońce jest symbolem Jezusa. Jezus jest takim słońcem, nie? Wschodzące słońce. I słońce daje światło i daje ciepło, ale bez atmosfery, która otacza Ziemię, byłoby zimną gwiazdą. Wcale by nas nie ogrzewało. To dzięki temu, że jest atmosfera, ona sprawia, że czujemy ciepło. To dzięki tej atmosferze widzimy kolory. To ona sprawia, że ta gwiazda jest tak dobroczynna dla nas. I bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie doświadczyć Jezusa, odkryć Jezusa w naszym życiu. On powiedział, jestem z wami, ale bez Ducha Świętego nie damy rady. To dzięki Duchowi Świętemu czujemy ciepło, które bije z Najświętszego Serca Zbawiciela. To dzięki Duchowi Świętemu możemy odkryć, że Eucharystia to żywy Bóg, z którym my się spotykamy, którego możemy doświadczać. To dzięki właśnie Duchowi Świętemu możemy poczuć, że zdrowiejemy, bo Jezus nas dotyka. To tak jak właśnie z tym słońcem i atmosferą. Co z tego, że jest słońce, jeśli nie byłoby atmosfery tej ziemskiej? Niezwykłe działanie Ducha Świętego, które sprawia, że Bóg staje się tak bliski człowiekowi, tak bardzo bliski, tak bardzo blisko, że nawet niezauważalny. Jakże niezwykły jest to Bóg, który szanuje człowieka i nie zdradza swojej obecności. Nie chce zakłócić spokoju, jaki człowiek ma. Nie chce się narzucać, po prostu czeka cierpliwie. A Duch Święty może nam to pomóc, może nam pomóc odkryć Jego obecność, bo On wskaże na Jezusa. Duch Święty nigdy nie objawi siebie, ale zawsze objawi nam Jezusa. Patrz na Jezusa, słuchaj Jezusa, przypomnij sobie to, co Jezus powiedział. Jezus powiedział bardzo dużo, ewangeliści to spisali, ale o tym się nie mówi. My nie wiemy, bardzo często nie potrafimy sobie przypomnieć, co Jezus powiedział na temat tego, kto jest moim wrogiem, a Jezus coś powiedział. Jezus nie powiedział, często nie wiemy, co Jezus powiedział na temat trudności czy problemów rodzinnych, a Jezus coś powiedział. Możemy cytować na przykład Mickiewicza, Słowackiego czy innych wielkich poetów, sławnych ludzi, znamy cytaty. Nawet jest to w modzie, jeśli ktoś pochwali się takim czy innym cytatem, jakąś mądrą wypowiedzią. Ale jak chodzi o Jezusa, nagle zaczynamy się drapać w głowę, co On powiedział na ten temat. Nie wiemy. Poza tym, kto mówi, to powiedział Jezus. Tak powiedział Jezus. Kto Go cytuje, kto się powołuje na słowa, które wypowiedział Jezus. Mądrzy ludzie chwalą się, że taki czy inny filozof powiedział to czy tamto, ale wstydzi się tego, co powiedział Jezus. A Jezus właśnie powiedział, miejcie miłość, miłujcie się wzajemnie. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Tak bardzo mu na tym zależało, właśnie na miłości. Tak wiele mówił na temat tej miłości, bo wiedział, że to jest jedyna,
jedyna taka przestrzeń, w której człowiek może zostać całkowicie przemieniony przez Ducha Świętego. Uzdrowiony i uwolniony. Właśnie miłość. Święty Franciszek chodził i płakał ulicami Asyża, mówiąc: miłość jest niemiłowana. Ludzie zatracili miłość, nie kochają miłości. Umiłowali nienawiść, zazdrość, egoizm, pychę i wiele, wiele innych rzeczy materialnych, ale nie umiłowali miłości, boją się miłości. Księga powtórzone, księga Pieśni nad Pieśniami mówi: gdyby ktoś oddał za miłość całe bogactwo swojego domu, pogardzą nim tylko. Miłość nie jest w cenie, choć jest upragniona przez każdego człowieka. Każdy pragnie miłości. Młody czy stary, zdrowy czy chory. Każdy chce być kochany. Miłości nigdy nie jest dość. Potrzebujemy jej do życia każdego dnia. I to ona pobudza nas do życia. Nieważne, co nas otacza, jaka jest rzeczywistość, ważne, żebyśmy byli kochani. To czyni nas szczęśliwymi. Nieważne, jak ciężko trzeba pracować, ważne, żeby być kochanym. A wtedy praca idzie bardzo szybko. Człowiek znajduje siły, bo miłość dodaje sił. Matka, która kocha, nieważne, czy dziecko jest sparaliżowane, czy kulawe, czy chore, ona ma dość sił, aby udźwignąć ten ciężar. Iść do pracy, być z dzieckiem. Zatem zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób doświadczyć Ducha Świętego, aby móc żyć tą miłością, abyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy rzeczywiście byli takim znakiem dla współczesnego świata. I Pismo Święte daje nam dwie wskazówki. I chciałbym się podzielić z wami tymi wskazówkami. Pierwsza wskazówka znajduje się w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 7, werset od 37 do 39 i Księga Izajasza, rozdział 44, werset od 3 do 5. To jest jedna wskazówka. A druga znajduje się w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 23, werset 46. Przeczytam wam teraz te dwa fragmenty. Pierwszy z Ewangelii Świętego Jana, 7:37-39. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I prorok Izajasz, 44 rozdział, werset 3-5. Od 3 do 5. Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi. Wyleję ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa w wodzie, jak wierzby nad płynącymi wodami. Jeden powie: należę do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba. Inny zaś napisze na swoje ręce Pan i otrzyma imię Izrael. Niezwykłe. Niezwykłe stwierdzenie. Duch Święty popłynie z naszego wnętrza i rozleje się, jak woda rozlewa się po pustyni. I druga wskazówka. Ja tam się pomyliłem, dałem z Ewangelii Świętego Łukasza, to jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wersety od 14 do 15. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I 8 rozdział, werset 28. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I pierwsza wskazówka mówi o pragnieniu. Rzeczywiście
pragnienie jest ogromnie ważne. W Ewangelii Jezus aż dwukrotnie woła donośnym głosem, bo pragnie, ma tak ogromne pragnienie czegoś niezwykłego, że woła donośnym głosem. I pierwszy raz Jezus zawołał donośnym głosem właśnie wtedy, kiedy trwało święto namiotów, w ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta. Jezus stał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie. I drugi raz, kiedy był na krzyżu, wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego. W innym miejscu jest powiedziane: pragnę. Jezus wołał dwa razy donośnym głosem. Czyli w tym momencie dokonywało się coś niezwykłego. Jezus chciał, aby nie znalazł się nikt, kto by stwierdził, że tego nie słyszał. Dlatego podnosi głos i woła donośnym głosem, bo sprawa jest bardzo ważna. I druga wskazówka. Jezus mówi, że pożyteczny jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Dwie wskazówki, by móc doświadczyć Ducha Świętego. Dwie wskazówki, które mogą nam pomóc doświadczyć Ducha Świętego, to pragnienie. To jest ogromnie ważne. Bez pragnienia nie ma doświadczenia Ducha Świętego. Tylko ci, którzy pragną, szukają. Wyobraźmy to sobie. Jeśli ktoś potrzebuje wody, jeśli ma pragnienie, chce mu się pić, to szuka. Szuka tej wody. Jeśli ktoś jest głodny i pragnie chleba, będzie go szukał. Zada sobie wiele trudu, aby znaleźć. Jeśli nie ma w domu, pójdzie do sklepu. Pragnienie zatem jest ogromnie ważne. Właśnie Jezus mówi, że Duch Święty objawia się tam, gdzie jest pragnienie. Jeśli pragniesz, to możesz być pewny, że jesteś na dobrej drodze. Ale trzeba też pamiętać o drugiej wskazówce. We wszystkich twoich sytuacjach musisz wywyższyć Syna Człowieczego. Bóg musi być wywyższony, bo Duch Święty jest dany za cenę śmierci Jezusa. A wywyższenie Jezusa w Ewangelii świętego Jana dokonało się na krzyżu. U świętego Jana nie ma wniebowstąpienia Jezusa. Mówi się, że właśnie śmierć na krzyżu była tym momentem, kiedy Jezus został wywyższony, kiedy został uwielbiony. Więc Jezus mówi: jeśli wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Duch Święty jest dany nam za cenę śmierci Jezusa. Jeśli nie odejdę, Duch Święty, Duch Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Co to oznacza? W naszym życiu, tym codziennym, są różne sytuacje. Bardzo często są to trudne i bolesne sytuacje, w których cierpimy, które stają się takim krzyżem. To może być choroba, to może być jakiś nauk, ale też może być drugi człowiek, problemy w pracy, sąsiad, trudne sytuacje rodzinne, małżeńskie, stają się takim krzyżem. I co się wtedy dzieje? Narzekamy, jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy źli, nie mamy humoru, bo mąż przyszedł pijany, bo nasz syn odszedł od Boga. Cierpimy, martwimy się, bo jest jakaś choroba, bo nam się nie wiedzie, bo jeszcze ktoś nas prześladuje. Takich sytuacji może być bardzo dużo. I wtedy no, narzekamy, złościmy się, przeklinamy. Bóg nie jest uwielbiony.
A Jezus mówi, tylko wtedy, kiedy Syn Boży jest wywyższony, może objawić się Duch Święty. Jezus mówi, daje nam taką wskazówkę. Jeśli pragniesz, to jest taki dobry moment na doświadczenie Ducha Świętego i kiedy wywyższasz Syna Człowieczego, a zatem tu nie chodzi o uwielbienie Jezusa Słowem, ale oddanie Mu chwały właśnie w tej trudnej sytuacji, bo kiedy Jezus został wywyższony na krzyżu, cierpiał, przyjął cierpienie, zgodził się na krzyż i dzięki temu pokonał śmierć. Jezus mówi, w jakiejkolwiek znajdziesz się sytuacji, nie narzekaj, nie przeklinaj tej sytuacji, nie martw się, ale uwielbiaj mnie. Nie narzekaj, oddaj chwałę Bogu. Powiedz, Boże, uwielbiam Cię teraz w tej trudnej sytuacji, w której się znajduję. W tym moim współmałżonku, który przyszedł pijany, w tym dziecku, które od Ciebie odeszło, oddaję Ci chwałę. Uwielbiam Cię, bo kiedy zaczniesz wywyższać Syna Człowieczego, zostanie Ci dana moc wysoka, Duch Święty, który stąpi na Ciebie. A kiedy Duch Święty stąpi na Ciebie, wszystko się zmieni, bo jest to moc z wysoka. Chcesz pokonać zło, które dotyka Twojego współmałżonka, uwielbiaj Boga, oddaj Bogu chwałę, pozwól, aby w czasie, kiedy Ty będziesz wielbił Pana, Duch Święty stąpił, dotknął Ciebie oraz bliską Ci osobę. Bo tylko wtedy, kiedy wielbisz Pana, kiedy go wywyższasz, Duch Święty zaczyna działać. Nie jest to łatwe, bo łatwo nam przychodzi narzekać. Ale czy to coś zmieni? Nie. Ale kiedy zaczniemy wywyższać Syna Człowieczego, kiedy zaczniemy wielbić Boga, zacznie się zmieniać. Może jeszcze taki przykład. Kiedy Jezus miał przyjść do Zacheusza, on wcześniej, chcąc widzieć Jezusa, wszedł na sykomorę. Sykomora to jest rodzaj takiej dzikiej figi. I Zacheusz tam siedział, bo tamtędy Jezus miał przechodzić, chciał zobaczyć Jezusa z góry, kim On jest. Ale ta dzika figa, co ona oznacza? Ma w sobie bardzo bogatą treść. Owoce dzikiej figi są trujące, nie nadają się do jedzenia. Zawierają w sobie trujący gaz, który sprawia też, że te figi gniją. Pojawia się tam robactwo i nie nadają się do spożycia. Ale jeśli ich się ponacina, to wtedy ten gaz się ulatnia, owoce dojrzewają i nadają się do jedzenia. I coś podobnego dzieje się właśnie z nami. My bardzo często jesteśmy pełni złości i gniewu z różnych powodów. Każdy z nas bez wyjątku, ja i wy, ten gniew, ta złość, czy ta nienawiść pojawia się w konkretnych sytuacjach. My wtedy możemy zobaczyć, jakie jest nasze serce. Czy mamy cierpliwość, czy jej nam brak. Czy jesteśmy spokojni, czy nerwowi. Muszą być konkretne sytuacje, aby to się ujawniło, ale te właśnie sytuacje są takim momentem, kiedy Bóg przychodzi i nacina nasze życie, nasze serce. I wtedy my nie wiemy, co jest w naszym sercu, ale kiedy ono zostanie nacięte, nagle widzimy, że wychodzi z niego złość, wychodzi nienawiść, brak cierpliwości, gniew. Nasze serce może zostać uzdrowione. Może stać się zdrowe, dobre i piękne, ludzkie, jeśli zgodzimy się na takie nacięcia. I właśnie te różne sytuacje życiowe są jakby takim nacięciem, aby wyszedł ten gaz, ta trucizna, aby nie pojawiło się tam robactwo, aby złe duchy nie zagnieździły się w naszym sercu. Mało tego, te nacięcia, które Bóg tworzy przez te trudne sytuacje, są takimi otworami, w które możemy włożyć krzyż Chrystusa.
A wkładając krzyż Chrystusa, odnieś zwycięstwo nad tą złością, nad tą nienawiścią, nad tą zazdrością i okazać miłość. Bo wiemy, że krzyż Chrystusa jest znakiem miłości, że na tym krzyżu zawisła miłość i tryska, z krzyża tryska miłość. Cały krzyż jest znakiem miłości, którą jest Jezus Chrystus. Jeżeli te dwie wskazówki, jeżeli będziemy trzymać się tych dwóch wskazówek, to nieustannie będziemy doświadczać mocy Ducha Świętego. Czyli mieć pragnienie, czyli tą świadomość, że potrzebuję Ducha Świętego. Od początku, kiedy się przebudzę, będziemy to jeszcze mówić o tym jutro, i przez cały dzień muszę mieć świadomość obecności Ducha Świętego, czyli tego pragnienia. W każdej sytuacji potrzebuję Boga. Potrafię sobie zrobić wiele rzeczy sam, ale również wtedy, kiedy potrafię sobie coś zrobić samemu, potrzebuję Ducha Świętego, aby to, co robię, było przeniknięte miłością, a nie egoizmem, nie złością, nie gniewem. Abym wszystko, co czynię, czynił z miłości do Boga. Czyli ta intencja, to zanurzenie tego całego dnia i wszystkich czynności właśnie w miłości jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu, jeśli my jesteśmy tego świadomi, czyli jeśli jest nieustanne pragnienie, aby wszystko było naznaczone Bogiem. I druga ta wskazówka, że w każdej sytuacji musimy uwielbić Boga, nie wtedy, kiedy jest dobrze, bo kiedy tu uwielbimy Pana, śpiewając pieśni uwielbienia, to wcale nie oznacza, że ja Boga wielbię. To są tylko słowa, bo moje życie może być znakiem, że ja Boga przeklinam. Kiedy mówię, nie chcę takiego życia, mam dość takiego życia. Boże, dlaczego akurat mnie to spotkało? Za co? To jest właśnie nic innego jak oskarżenie Boga, przeklinanie Boga, niegodzenie się z tym, co mnie spotyka, czyli z tą Bożą wolą. Ale jeśli ja zacznę każdego dnia, a zwłaszcza w chwilach trudnych, wielbić Pana, kiedy będę oddawał Mu chwałę, to wtedy to uwielbienie w świątyni, we wspólnocie, przy ołtarzu będzie bardzo miłe Bogu, bo Bóg będzie mu widział, płynie to ze szczerego serca, z serca, które jest ponacinane, a w tych ponacinanych otworach jest krzyż mojego Syna, który jest uwielbiony właśnie w tym bólu, w tym cierpieniu, w tym trudzie, w tych trudnych sytuacjach, które mnie spotykają. Mój Syn jest uwielbiony, czyli to serce wielbi Boga. A kiedy wielbimy Boga, Duch Święty za cenę tego cierpienia, również naszego, bo nie jest łatwo odpowiedzieć miłością na nienawiść, przebaczeniem na wyrządzoną krzywdę, dobrem na zło. Nie jest łatwo, to mnie kosztuje. Ale łączę swoją ofiarę i swoje cierpienie właśnie z tą ofiarą Jezusa Chrystusa. Przez to Go uwielbiam, oddaję Mu chwałę i doświadczam mocy Ducha Świętego, który objawia się w moim życiu w konkretnym owocu. Moje życie zaczyna wydawać ten owoc zdrowy, o którym wam mówiłem, kiedy serce jest ponacinane. Święty Paweł pisze, że o uczynkach, które rodzą się z ciała, nierząd, nieczystość, gniew, złość, nienawiść, czyli to są te złe owoce, trujące owoce, ale mówi też o owocu Ducha Świętego, którym jest miłość, dobroć, uprzejmość, łagodność. Mówi to w liście do Galatów. Więc wtedy rodzi się konkretny owoc. Mówi się o jednym owocu, który różnie smakuje. Dzisiaj ten owoc będzie dla mojego współżonka smakował jako cierpliwość. I on zobaczy, że jestem cierpliwy. Na przykład rano, w południe jako uprzejmość, a wieczorem jako dobroć, innym razem jako miłość, jeszcze innym razem jako radość. Czasem kilka owoców się pojawi, ale nieustannie moje serce będzie wydawać konkretne smaki tego jednego owocu, którym jest Duch Święty, bo Duch objawia się w sposób szczególny przez miłość, ale też przez dobroć, łagodność, uprzejmość. To, że mam taki czy inny charyzmat, nie oznacza, że mam Ducha Świętego.
To, że mówię językami, mam wizję, prorokuję, nie oznacza, że mam Ducha Świętego, bo mogę mieć ducha złego. Będziemy o tym jutro mówić. Ale miłość, dobroć, łagodność, jeśli jest to w tobie, to znak, że jest Duch Święty. Jeśli ktoś zobaczy, jakie ty masz dobre serce, to wiedz, że w tym momencie objawia się Duch Święty i cud jest gwarantowany, bo Duch się objawia. Nie mamy tego świadomości, takiej świadomości, ale jutro będziemy o tym mówić, to zobaczycie, że jeśli sobie to uświadomimy, że Bóg każdego dnia stwarza nam możliwość doświadczenia cudu. Jeśli ty okażesz dobroć, a ktoś poczuje tę dobroć, jest możliwość doświadczenia cudu. Ktoś powiedział, że gdzie dwie osoby spotyka się ze sobą z otwartym sercem, gdzie są wobec siebie uprzejmi, okazują sobie miłość, wtedy objawia się Bóg. Bóg zaczyna istnieć pośród nich niemalże namacalnie, a tam, gdzie pojawia się Bóg, znika zło, ucieka zło. I to jest najlepszy sposób na pozbycie się zła. Doświadczenie Ducha Świętego, które objawia się na przykład jako miłość, jako uprzejmość, jako dobroć.